Pamiętacie, jak ostatnim razem skończyliśmy tutaj? W Zrzeszowicach. Jak ktoś będzie chciał od Góry Świętej Anny zacząć, to musi się właśnie do Zrzeszowic dostać. No a znajomy, który mi pomógł wtedy wziąć i się wydostać stąd, to dzisiaj jedzie razem ze mną, razem do Opola. Także sobie startujemy i pozdrawiamy. Lecimy na Górę Świętej Anny, bo musimy teraz nadrobić. To jest 6 km i możemy dalej kontynuować z Góry Świętej Anny. Aż do Opola, Via Regia. O Jezu, ale się zmęczyłem. Żeby dotrzeć ze Zrzeszowic na Górę Świętej Anny, tutaj wjedzie taki szlak czarny i żółty rowerowy, albo czarny i zielony dla pieszych. Natomiast niech was to nie zwiedzie, że ja pokazuję, że to jest z górki, bo to jest cały czas pod górkę. My idziemy w drugą stronę, droga jest dosyć szutrowa. Bardzo fajnie, bardzo elegancko idziemy. To jest tak z 5 km. Trochę jedziemy, żeby dotrzeć do tego miejsca, gdzie poprzednio skończyłem, czyli na Górze Świętej Anny. O Jezu, ale się urobiłem. Patrzcie, jak tutaj w tym krajobrazowym parku jest. Jakie dróżki. Jak to się idzie. Tu jesteśmy w takim miejscu jak Dół Petronelli. Ścieżka przyrodnicza z Góry Świętej Anny do Ligoty Dolnej. I tą właśnie ścieżką będziemy przez Górę Świętej Anny podążali. Także idziemy dalej pod górę. O, i dotarliśmy tutaj do, chyba już do Góry Świętej Anny, bo jest ten pomnik i największy amfiteatr. Sekundkę, zaraz wam pokażę, jak to wszystko wygląda. O! To możesz się zaprezentować, nie ma sprawy. Trzeba rowery sprowadzić. No, sekunda. Wjeźdź na tą górę, to jest morderstwo. Tu jest pomnik, chyba mi się zdaje, że coś tam 1934 i Niemcza i tak dalej. A tam na dole może zobaczymy, bo tutaj przez te, to nie bardzo widać, przez te krzaczory, ale tam jest amfiteatr taki. Jak później zobaczę, to o Jezu, to wam wezmę i nagram. Proszę, tu jesteśmy w centrum tego monumentu, tego pomnika. Sobie zobaczymy. Właśnie patrzę ten amfiteatr. Czekaj, tam zajrzymy. Podobno to jest w ogóle największy amfiteatr. Nie wiem, czy nawet nie w Europie ogólnie. Ale jak ktoś będzie na Górze Świętej Anny, będzie miał chwilę wolnego czasu. O Jezu, to polecam, żeby go zwiedzić. Chyba to jest największy w Europie amfiteatr, ale to każdy może sobie doszukać gdzieś tam. Fantastyczne miejsce. Chociaż naprawdę trzeba trochę wysiłku tutaj w to włożyć. A tam widzimy dalej. To mamy ten monument, ten pomnik, a tam idziemy dalej w kierunku Kalwarii i Góry Świętej Anny. Tu poprzednio skończyłem i tu dalej zaczynam. Powiem wam taką jedną rzecz. Ten Jan Paweł II pomnik, który tam stoi, mógłby się wydawać, że on jest przepiękny, a jest to kopia i trzy takie pomniki stoją na świecie. Jeden w moim rodzinnym Płocku, drugi tutaj, a trzeci chyba w Buenos Aires, nie wiem, gdzieś tam w Argentynie. Ale dobra, idziemy ze schodami troszeczkę się pomodlić na Górze Świętej Anny z Chrisem i ten. I możemy zacząć następny etap. Oh. Bazylika Świętej Anny. Jak wyjdziemy z klasztoru, to tak jak widzicie, tutaj mamy ten znak świętego Jakuba. Skręcamy w lewo, w kierunku Ligoty będziemy jechali. Zjeżdżając z Góry Świętej Anny, musimy przejechać autostradę górą. Wjeżdżamy do takiej miejscowości, wioski w zasadzie, która się nazywa Wysoka. I zaraz szybciutko skręcamy w lewo, w taką polną dróżkę. I jedziemy tą polną dróżką w kierunku Kamienia Śląskiego. Po drodze mijamy tutaj taki stary młyn. Powiem wam szczerze, jest on urokliwy. Zawsze jak jeździłem do Kamienia Śląskiego i go widziałem, to chciałem go ogólnie
kupić i odremontować, ale z tego co widzę, to ktoś inny już to zrobił. Ale tak jak mówię, zawsze mam takie chrapkę na takie starocie. Może kiedyś się moje marzenie ziści, kto to wie, a my dalej zdążamy. Krzysiek już mi zwiał, ale chciałem pokazać jedną rzecz. Jedziemy ostro w dół i tutaj w miejscu, gdzie jesteśmy, już to nie był młyn, tylko wiatrak w stylu holenderskim, ale jesteśmy w tej chwili na terenie rezerwatu ścisłego Ligota, chyba Dolna, więc tutaj fantastyczne też widoki znowu są, fantastycznie można odpocząć. Tak jak ta powiedziała moja znajoma, co prowadzi schronisko na Górze Świętej Anny, najgorzej to tylko się dostać na Ankę, bo to jest najwyżej, tak? A z Anki to już do Opola spokojnie droga jakoś nas zawiedzie. Tak jak mówiłem, zjeżdżamy przez bardzo malowniczy teren, on się nazywa Rezerwat Przyrody Ligota Dolna. Tak jak tu widzicie, powierzchnia ponad 6 hektarów, bo 6,56. Cały ten rezerwat jest w lesie, fajne motyle, fajna przyroda. I jak wyjedziemy z tego rezerwatu przy murku, to bierzemy, skręcamy w prawo, tak jak tam widzicie na słupie. Czekajcie, przybliżę. O, widzicie, że tam na słupie pod tymi dwoma szlakami macie muszle, więc będziemy skręcać w prawo w kierunku Ligoty Dolnej. I tu będzie ciekawa atrakcja, którą warto będzie, powiem wam szczerze, zobaczyć, bo jedziemy w kierunku, moi drodzy, jedziemy w kierunku tego, jak to się nazywa? Kamienia Śląskiego. A to jest bardzo ciekawa sprawa, powiem wam szczerze, bo musimy znaleźć taki fajny wapiennik. Szlak zielony skręca w lewo, my udajemy się jednak prosto w kierunku wsi Ligota Dolna. Właśnie, no i tak. I teraz będziemy jechać tam na dół. Ligota Dolna to taka bardzo ciekawa wieś, bo w latach 1946-61 tutaj funkcjonowała pierwsza w Polsce cywilna szkoła pilotów i w ogóle mechaników lotniczych. W ogóle powiem wam szczerze, że to też takie fajne, znajduje się dosyć ciekawy wapiennik z wyrazistą taką płaską rzeźbą pokazującą człowieka ze skrzydłami, tak? No, jest to bardzo ciekawe miejsce, stąd będziemy kierowali się tutaj, przyszedłem akurat do bunkra takiego, gdzie ta szkoła była, to możemy sobie pozaglądać, jak tu jest i możemy jechać dalej w kierunku Siedlca. Jeszcze wyszedłem tutaj na zewnątrz, żebyście zobaczyli lotnictwo w Ligocie Dolnej od 1927 do 64. Na początku była tu niemiecka szkoła szybowcowa w Kamiennej Górze, potem lotnisko w ogóle w czasie wojny Luftwaffe. Może na nie jeszcze zajrzymy, zobaczymy jak to tam będzie. Szkoła mechaników. I na końcu do 64 to w ogóle był aeroklub. Nie wiem, gdzie ten wapiennik jest, może trzeba będzie się jakoś gdzieś porozglądać, ktoś może sobie znaleźć i na pewno zobaczyć, jak to dokładnie tutaj wyglądało. Zresztą tak jak widzicie, obok tego bunkra mamy dalej muszle, droga świętego Jakuba i skręcamy sobie tutaj mamy nasz bunkier, cicho, tutaj mamy nasz bunkier. A tu jedziemy tędy w kierunku tego lotniska w Kamiennej Górze. To jest to, co mi się na Opolszczyźnie podoba. Tutaj jesteśmy w takiej małej wiosce Kamionek, a zobaczcie, w centrum miasta fajne jeziorko zrobione, miejsce, gdzie można odpocząć. Kapliczka w Kamionku. No, puerolowskie sklepy spożywcze i jedziemy teraz do Kamienia. Między Kamionkiem a Kamieniem Śląskim jest lotnisko. Z Siedlca, jak będziemy jechać, też będziemy jechać obok lotniska. Powiem wam tak, na marginesie, to było lotnisko niemieckie w czasie II wojny światowej. Także miłośnicy wszystkich aero tutaj na pewno będą zadowoleni, jakby podjechali, bo dużo ciekawych rzeczy tu można na tym lotnisku zobaczyć. Tutaj z drugiej strony jeszcze wam pokażę, tak wygląda płyta tego lotniska, także to nie jest tylko jakieś takie na trawie, ale jest to wszystko wybetonowane elegancko. Ciekawa sprawa. Dojechaliśmy sobie do Kamienia Śląskiego, za chwileczkę będziemy w pałacu, tak wygląda kościół. Ja jeszcze na plebanie wpadłem. Bardzo fajne plebanie jest tu, gdzie salka parafialna. Fajnie to jest rozbudowane, że tu można przenocować, można
no po prostu spędzić czas, odpocząć. To nie jest taka zwykła plebania, ale można tutaj spokojnie, spokojnie sobie, o Chris tutaj też siedzi, spokojnie, ciekaw jestem jego opinii, bo to jest pierwszy jego etap, ale tutaj można spokojnie odpocząć. Także wezmę pieczątki do paszportu i spadamy do miejsca urodzenia świętego Jacka od Rowąża. Coś, co warto odwiedzić w Kamieniu Śląskim, to ten przepiękny pałac. On był pozostawiony jako ruina, ale później diecezja opolska wzięła go, ładnie wyremontowała i teraz on jest przepiękny. Tam dalej jest sanatorium, a tu jest dom rekolekcyjny diecezji opolskiej. Tu jak widzicie zresztą herb od Rowążów, tutaj przy okazji mój herb. Ale pójdziemy sobie do kaplicy Jacka od Rowąża. To jest przepiękny obiekt, naprawdę polecam serdecznie. Podobno, nie wiem ile z tego prawdy jest ogólnie, ale podobno właśnie tutaj na górze w tej kaplicy urodził się święty Jacek. To jest przepiękne miejsce, przepiękny park. Polecam, żeby tutaj sobie zajrzeć. On jest na trasie tego szlaku Via Regia. Bardzo często tu przyjeżdżałem i bardzo miłe wspomnienia mam z tym Kamieniem Śląskim. Coś, co mnie tutaj na Opolszczyźnie zadziwia, to to, że wioska ma 300-400 osób i potrafią ją pięknie, ładnie zrobić. No a przede wszystkim tutaj jest ten herb mój od Rowążów w kaplicy świętego Jacka. Tu taka jeszcze pamiątka z Kamienia Śląskiego, bo Via Regia właśnie idzie przez Kamień Śląski i z Kamienia Śląskiego do Santiago de Compostela jest 3468 km. Fantastyczna miejscowość, miłe wspomnienia zawsze stąd mam. I tutaj zerknijcie na ten mural Via Regia od Kijowa, Lwów, Medyka, Korczowa, Przemyśl. I tak idzie cały szlak Jakubowy po kolei, aż do Santiago de Compostela. Dalej z Kamienia Śląskiego, trasa na Opole wiedzie nas przez Kosorowice. Tak jak widzicie, oczywiście dwujęzyczne nazwy, tradycyjnie na Opolszczyźnie. Dalej będziemy jechać w kierunku Maliny i wjeżdżamy do Opole. Jeszcze zostało niecałe 20 km, także spoko, damy radę. Z Kosorowic szlak świętego Jakuba dalej wiedzie przez bardzo ciekawe miejsca, bo też jest lasek. Zresztą jest on nawet dosyć fajnie oznaczony, też trzeba powiedzieć, że ta opolska droga jest dosyć fajnie oznaczona, ale myślę, że na podsumowanie to przyjdzie jeszcze czas. Mało nagrywam, bo gonimy na pociąg w Opolu, żeby zdążyć, więc nie mogę zawieźć kumpla, skoro mnie tu przywiózł. Ta trasa przez Kosorowice jest bardzo fajna, bo idzie cały czas przez las, tu akurat dojeżdżamy do miejsca, gdzie pochowany został leśniczy, między innymi tutaj tego lasu, Forstmeister von Ehrenstein Platz, proszę bardzo, to jest jego grób, a tam dalej, gdzie Krzysiek stoi, to jest grób chyba rozstrzelanych tutaj w czasie II wojny światowej. Jest to ciekawe miejsce, a tutaj co mamy? Pomnik upamiętniający wybitnego leśnika niemieckiego Hugo von Ehrensteina, nadleśniczego pruskich lasów państwowych, tak? To jest tutaj. Grzejemy dalej. Obok naszego leśniczego oczywiście będziemy mieli na szlaku tradycyjnie kapliczkę Jakubową i możemy sobie podążać w kierunku Opola, tam też ktoś jest pochowany, a to nie byli rozstrzelani, tylko byli przez Ruskich wywiezione na Syberię, Szpecy jacyś od kolei podobno, tak mówią, no, grzejemy dalej do Opola. Jesteśmy w dzielnicy Malina, to jest takie przedmieście, nazwijmy to Opola, nie wiem, patrzę, co to za pomnik, żeby się zatrzymać, że to chyba jakąś dekomunizację robili, bo wszystko powywalali kompletnie i pewnie coś zawieszą później, nie?
Jak będziecie coś na ten temat wiedzieć, to w komentarzach dawajcie ślad. No i dotarliśmy. Opole Główne. Dworzec Opole Główne. Teraz bilety do Zdzieszowic, żeby wrócić. I czas na podsumowanie. Tak to wyszło, jesteśmy na dworcu, czas na podsumowanie ogólnie. I może inaczej to zrobimy. Przestawię się na siebie, żebyście widzieli, co się dzieje. O! Tak będzie lepiej. Dotarliśmy, jesteśmy na dworcu. Powiem szczerze tak, no polszczyzna ma swój urok. Jest sympatycznie. Cieszę się, że udało mi się zwerbować jeszcze kolegę. To we dwóch zawsze raźniej, żeby dojechać. Więc ten etap mamy już w sumie zakończony, jeżeli chodzi o pole. Oczywiście nie mieliśmy czasu, żeby zwiedzić Opole, ale następnym razem będzie można zwiedzić, bo w Opolu są między innymi władcy polscy pochowani, a przede wszystkim władcy Księstwa Opolskiego. Ale władcy Księstwa Opolskiego. Tak, w Opolu. Tam jest w kościół chyba zesłanie Ducha Świętego, czy wszystkich świętych, nie pamiętam, będę musiał zobaczyć. Ale myślę, że bez najmniejszego problemu będzie można jeszcze tutaj troszeczkę sobie rzeczy pooglądać tym szlakiem Jakubowym, bo następny etap będzie od Opola do Wrocławia z noclegiem w Brzegu. Może uda mi się, że znowu pojedziemy we dwóch. Zobaczymy, jak to mówi Zenek Martyniuk. Czas pokaże. Zobaczymy. No i jestem już z powrotem w domu, więc myślę, że czas na takie małe podsumowanie tego. Oczywiście, tak jak zdążyliście zauważyć, ten etap na Opolszczyźnie został podzielony, dlatego że wtedy pod Górą Świętej Anny złapałem gumę. Dzisiaj dopiero jadąc uświadomiłem sobie, ile kilometrów, ile czasu pchałem ten rower wtedy, żeby na tą Górę Świętej Anny dostać się. Tak jak widzieliście na filmie, rozpocząłem więc z moim znajomym tą trasę. Właśnie z tym znajomym, co mnie wtedy odebrał ze Zdzieszowic. No to dzisiaj dojechaliśmy do Zdzieszowic i przez Górę Świętej Anny żeśmy jechali dalej. Powiem wam tak, że trasa ze Zdzieszowic na Górę Świętej Anny, jeżeli ktoś by kiedyś tam gdzieś musiał pociągiem dojechać, to tylko do Zdzieszowic, bo innej możliwości nie ma. To jest po prostu koszmar. Najpierw niby w porządku wszystko, ale potem ta trasa Jakubowa przechodzi w takie miejsca, że no, wchodzi się w rezerwat i jadąc tym rezerwatem niesamowicie pod górę, bardzo stromo jest. Nawet po takich schodach ten rower musieliśmy wtaczać. No, było to bardzo masakryczne. No, ale jak już człowiek dostanie się na tą Ankę, świętą Ankę, na Annaberg, jak to mawiają Ślązoki, no to wtedy jest już całkowicie inna sytuacja. Mnie osobiście cieszy to, że cieszy mnie ogólnie to, że ktoś jeszcze się ze mną wybrał. Było raźniej, szybciej, fajniej. Tak jak widzieliście, weszliśmy raz jeszcze sobie do kwestii związanych z Bazyliką. Ten Ojciec Święty, figura Ojca Świętego, tak jak mówiłem, że ona ogólnie jest na Górze Świętej Anny ta sama w Płocku. Natomiast się pomyliłem, powiedziałem, że w Buenos Aires chyba, ale nie, tu chodziło mi o Montevideo w Urugwaju. No i spokojnie, powiem wam, bez najmniejszego problemu wyruszyliśmy, tak jak widzieliście, dalej przez autostradę przyjechaliśmy i do Wysokiej, aż dotarliśmy sobie do Ligoty Dolnej. Ta jest ta właśnie ta wioska ogólnie, gdzie te sprawy lotnicze tam się rozwijały i powiem szczerze, warto jest tam zajrzeć, bo w ogóle nie wiem, czy wiecie o tym, ale w Ligocie Dolnej też jest takie, praktycznie to jest jedyne w kraju prywatne Muzeum Sztuki Sakralnej. Tam w tym muzeum jest około 2000 eksponatów. My nie mieliśmy czasu, ale jeżeli ktoś będzie miał czas, może tam zajrzeć. Tam jest około 2000 eksponatów po tematyce głównie sakralnej, jakieś zabytkowe figury, rzeźby, kapliczki czy różne przedmioty kultu religijnego, święte obrazy. Ciekawa, naprawdę ciekawa sprawa. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, zawsze w tej Ligocie może tam się wziąć i
pojawić i no ciekawa sprawa. Z Ligoty powinniśmy jechać na Siedlec, natomiast my pojechaliśmy drugą stroną troszeczkę, omyłkowo, bo tam nie skręciliśmy w odpowiednią, bo tam jest tak parszywie zrobione, przy domku się skręca w prawo i potem trzeba by zaraz w prawo, myśmy nie zauważyli, skręciliśmy w lewo. No i to lotnisko objeżdżaliśmy z drugiej strony. Normalnie trasa Jakubowa wjedzie przez Siedlec i tam w Siedlcu też jest taka postawiona fajna figurka Jana Nepomucena z 1746 roku i dalej się jedzie w kierunku właśnie tego lotniska, w kierunku Kamienia Śląskiego. W ogóle nie wiem, czy wiecie o tym, bo pałac w Kamieniu Śląskim jest naprawdę przepiękny, ale do roku 2000 to lotnisko w Kamieniu Śląskim było obiektem wojskowym, a obecnie na jego terenie znajduje się taki dosyć profesjonalny tor wyścigowy Silesia Ring dla różnych sportów motorowych. Tam też jest fajne pole golfowe, można sobie konie wynająć, jeśli ktoś by tam gdzieś chciał zajrzeć. Naprzeciwko, w sumie naprzeciwko tego pałacyku jest wspaniałe sanatorium, można sobie też tam miejsca wykupić i troszeczkę odpocząć. Ta placówka rehabilitacyjna funkcjonuje praktycznie chyba od 2005 roku. Tam są różne zabiegi lecznicze metodą takiego bawarskiego księdza Sebastiana Kneipa z wykorzystaniem wód oligoceńskich, czyli chodzi tutaj głównie o hydroterapię, a także różne leczenia ruchem. Tam są między innymi kinezoterapia, czy hipoterapia, czyli jazda konna, czy też w ogóle leczenie różnymi ziołami. To się fachowo nazywa fitoterapia, prawda? Kamień Śląski naprawdę jest bardzo pięknie zachowaną miejscowością. Ma bogatą tradycję. Dawniej był to taki gród warowny i w ogóle siedziba śląskiego rodu od Rowążów. To jest też ciekawe. Są tam wzmianki, że w tym pałacu przebywali ród Strzałków, ród Lariszów, Rokowskich. W ogóle Lariszowie to budowali ten pałac. To jest inna sprawa, czy też Strachwicowie, ale Strachwicowie praktycznie tam przebywali do roku 1945. No, oczywiście, tak jak widzieliście, byliśmy w tym takim pokoju, w którym zrobione zostało sanktuarium. Według w ogóle tradycji, tam urodził się święty Jacek, tam znajduje się, to jest kaplica z 1701 roku. Z takim dosyć rokokowym cmentarzem. No i w kamieniu, nie wiem czy wiecie, ale też oprócz świętego Jacka, który tam się urodził, urodziła się również święta Czesława, święty Czesław i święta Bronisława. Tam są też ich relikwie i tam też no w ogóle po II wojnie światowej ten pałac został kompletnie splądrowany, powiem wam szczerze. Tam zrobiono z niego dom dziecka, a jak to lotnisko w ogóle rozbudowano na cele wojskowe, to w 1954 roku cały obiekt przejęła Armia Radziecka, następnie Wojsko Polskie. No tak więc to była już kompletna ruina i dopiero po tych licznych przemianach w roku 1989, mocno już zdewastowany, on w ogóle dachów wtedy nie miał, to jest inna sprawa, przekazano w ogóle ten obiekt całej diecezji opolskiej, no i rozpoczęto odbudowę tego pałacu i ukończona ta odbudowa została w roku 1994, czyli w 400. rocznicę kanonizacji świętego Jacka. Z Kamienia pojechaliśmy w kierunku Opola, tak jak ja już wcześniej powiedziałem, czyli chodziło mi o wioskę Kosorowice. To jest bardzo ciekawa kwestia, bo z Kosorowic tam jak jechaliśmy, to jechaliśmy przez ten las, gdzie widzieliście te miejsce wywiezionych przez NKWD tych kolejarzy, czy grup tego leśniczego. I prawda jest ogólnie taka, że tam bardzo fajnie jest znakowana ta trasa świętego Jakuba takimi metalowymi tabliczkami i takimi strzałkami, ponieważ spieszyliśmy się na pociąg, żeby z Opola wrócić, no to nie miałem za specjalnie czasu to wszystko nagrywać, no ale
Właśnie z tych Kosorowic, jak dalej jechaliśmy, to trafiliśmy do takiej, praktycznie to jest chyba dzielnica Opola, ona się nazywa w sumie Malina, to jest Opole. Malina tam też jest w ogóle jeden z większych w ogóle takich opolskich kościołów, który został kiedyś tam wybudowany z cegły klinkerowej i jest praktycznie najlepszym na Opolszczyźnie przykładem stylu neogotyckiego, tak? Jest on z zewnątrz dosyć prosty i oszczędny w formie, ale jest to bardzo bogato wyposażona świątynia, więc z Maliny mogliśmy już dostać się bezpośrednio do Opola. Opole jest no, ciekawym miejscem w ogóle i myślę, że na temat Opola jeszcze będę mógł więcej rzeczy powiedzieć, bo jeśli chodzi o Opole, to następny etap, tak jak już wspominałem, będzie wiódł z Opola do Wrocławia. W międzyczasie postaram się przenocować w Brzegu. No i z Opola do Wrocławia będzie następna przejażdżka. Myślę, że Krzysiek się zgodzi, bo chętny był, więc będzie nas już w takim przypadku dwóch. Wszystkich zachęcam, żeby wzięli udział w tym Via Regia, w tym Santiago na Opolszczyźnie, bo jest on też ciekawy, bardzo ciekawy. Góra Święty Janny pozostawia niezapomniane wrażenia, Opole też przepiękne jest. No i wam powiem, że w ogóle ten opolski szlak Świętego Jakuba ogólnie, on się kończy w takiej miejscowości, która nazywa się Skorogoszcz. Skorogoszcz i w sumie powiem wam szczerze, od Skorogoszczy praktycznie zaczyna się już Dolnośląska droga Świętego Jakuba, która wiedzie aż do Zgorzelca. I w Zgorzelcu się rozchodzi, można albo przez Niemcy do Santiago dotrzeć, albo w dół do Pragi. I przez Austrię i Szwajcarię można się dostać dołem również bez najmniejszego problemu. Zachęcam wszystkich do tego, żeby no, sprawdzić swoje możliwości na trasach Jakubowych. Pozdrawiam.